Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy chrupiące ciasteczka z kaszy manny. Mam tutaj 1,5 szklanki kaszy manny, 3/4 szklanki płatków owsianych. I to należy zalać ciepłą wodą i zostawiamy na 30 minut. Należy to pomieszać i zostawiamy na 30 minut. Później dołożymy łyżeczkę proszku do pieczenia. Ja tutaj mam słonecznik, sezam i siemię lniane. I 3 łyżki cukru i 1 banan. I będziemy mieli chrupiące ciasteczka. Teraz pozostawiamy na 30 minut. Po tym czasie dodajemy pozostałe składniki. Z banana odcinamy końcówki i banana rozdrobnimy widelcem, dokładając do kaszy manny i płatków owsianych. Dodajemy cukier, proszek do pieczenia i sezam, słonecznik i siemienie. I należy dokładnie masę połączyć. Ja banana rozdrabniam widelcem. I składniki łączymy. I ciasteczka będziemy formować wielkości orzecha włoskiego i będziemy piekli 20 minut w 180 stopniach. I będziemy mieli chrupiące, dietetyczne ciasteczka. Składniki musimy dobrze połączyć. Wkładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Takie nie za duże ciasteczka. Możemy to robić łyżką, a możemy to formować takie sobie ciasteczka. Tu chyba troszeczkę za duże. I 20 minut w 180 stopniach będziemy piekli ciasteczka. I tak zrobię do skończenia składników. I tak oto chrupiące ciasteczka mamy upieczone. Fantastycznie smakują. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Chrupiące ciasteczka.